znaczy, możemy rozpoczynać? Zaczynamy. Są kontent jest. A co Andrzej ucieka? Nie, 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 interesant do niego. Jedną sekundę poczekaj. Nie, ale ważne, że jest to, ja mogę rozpierać. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam szanownych Państwa radnych, witam Pana Wójta, witam Panią Skarbnik, witam Pana Sekretarza, witam media. Witam koleżankę naszą z medii, witam Panią Marysię. Otwieram 20. posiedzenie sesji Rady Gminy. Pytanie do szanownych Państwa, czy porządek dzisiejszych obrad i materiały Państwo otrzymali? Nie widzę uwag. Czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Czy mam przeczytać porządek obrad? Dziękuję uprzejmie. Witam jeszcze tutaj koleżankę, kierownik odnośnie rozliczeń Państwa nauczycieli. No, finanse. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad w otrzymanym komunikacie? Proszę o podniesienie ręki. Mogę jeszcze raz? Jego było dwa na wiśnie, nie może trzymać go. Dziękuję uprzejmie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Proszę Pana Wójta o relację działalności od ostatniego posiedzenia sesji. Dziękuję Panie Przewodniczący. Nie będzie dużo tutaj punktów, ale mam kilka takich, które chciałem Państwu przedstawić. W związku z informacją, jaką otrzymaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, której mówiłem na komisji, po spotkaniu w Warszawie z Panią prowadzącą ten wniosek, chodzi o termomodernizację, rozbudowę szkoły podstawowej w Brzozowie. Złożyliśmy wniosek uzupełniający. W piątek Pan Sekretarz zawiózł ten wniosek. Czekamy na ostatnią decyzję w sprawie możliwości zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych. No, będzie to w granicach 85%, bo tak mówi ten program z RPO. Ja z tego się cieszę, natomiast proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli 3 lata temu, że otrzymamy te środki, to byśmy nie rwali tego programu, bo ten program i ten wniosek był bardzo dobry, bo ten wniosek mówił o tym, co teraz już zrobiliśmy, ale tym, co robimy na boisku, bo jeżeli nie otrzymaliśmy dofinansowania z RPO na przebudowę boiska, to proszę Państwa, złożyliśmy drugi wniosek do PROW-u, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie i w tym roku realizujemy ten program. Ten program RPO był lepszy z tego powodu, że można było otrzymać 85% kwalifikowanych kosztów, a natomiast w PROW-ie jest tylko 50-50, bo nie ma zwrotu VAT-u. Mam nadzieję, że proszę Państwa, ten wniosek, który otrzymał po negocjacjach i po tym tak zwanym wylezeniu się przez 3 lata na tym drugim stopniu oczekiwania, bo on został zakwalifikowany, ale nie było możliwości podpisania umowy. Teraz mam nadzieję, że taką umowę podpiszemy. Na pewno każde pieniądze gminie się przydadzą, bo wiecie, że wszędzie ich brakuje. Złożony wniosek do marszałka po raz drugi na przebudowę drogi Brzozów Nowy uzyskał akceptację. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy. Jest to ten program Fogrowski z odrolnienia gruntów. Jest to nieduża suma, bo na pewno będzie więcej ta przebudowa tej drogi kosztować, ale są to jakieś pieniądze, które pozwolą na dołożenie do brakujących środków. Po podjęciu decyzji o sprzedaży lokali socjalnych na ulicy Wyzwolenia do tej pory, proszę Państwa, nikt z lokatorów nie zgłosił możliwości wykupu mieszkań. Nie wiem, decyzja Rady
jest o rozpoczęciu dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy lokali socjalnych Głada. Proszę Państwa, ten pomysł mi się podoba. Ja już nawet robię konsultacje. Mamy tam działki, które są naszymi działkami i tak prawdę mówiąc, to lokale socjalne nie powinny być zlokowane tutaj w Iłowie. Bo jeżeli my w Iłowie damy lokale socjalne, to zawsze będzie bardzo duże zapotrzebowanie. To po pierwsze. Po drugie, koszty budowy i wartości działek w Iłowie są o wiele większe jak w Ładach. Natomiast w Ładach jest bardzo dobre połączenie, jest przystanek, jest tam lokalizacja. No wiadomo, że nie ma szkoły, nie ma, proszę Państwa, przedszkola. No ale na to my sobie poradzimy. Jest taka decyzja Rady. Ja będę starał się, żeby tutaj przygotować, przynajmniej Państwu przedstawić możliwości w przyszłorocznym budżecie przygotowania dokumentacji. Nie mówię o budowie. Powołałem komisję w sprawie podjęcia decyzji, co, proszę Państwa, z tą blachą, na szkole, która została zdjęta, jak Państwo pamiętacie, 15 lat temu, te nowe przybudówki już były przykryte blachą tak zwaną falowaną, ocynkowaną, powlekaną, nie powlekaną, tylko malowaną farbą. I ta blacha nadaje się jeszcze do użytku. Powołałem komisję w składzie przewodniczący Komisji Budżetowej Edward Krakowiak, kolega tutaj Waldek Modrzejewski, Janek Zawadzki, plus jeszcze do tego dyrektor i sekretarz mój Przemek Nowacki. Komisja doszła do wniosku, że ustalono cenę 9 zł za metr kwadratowy, co ja uważam, że to jest 50% wartości. Jest to spora suma, ale dyrektor powiedział, że za taką sumę będzie miał kupców i prawdopodobnie dyrektor już większość tej blachy sprzedał. Przekazane pieniądze pójdą na Radę Rodziców do dyspozycji dyrektora szkoły. Nie zostało to zmarnowane. Rozpoczęte inwestycje z niewielkimi problemami idą zgodnie z planem, proszę Państwa. Wrzodów, wymiana dachu zbliża się ku końcowi na szkole podstawowej. Zresztą Komisja Oświaty tam była i też te spostrzeżenia Komisji były pozytywne. Dzisiaj tutaj inspektor nawet do mnie dzwonił, bo mamy tam się spotkać w Brzozowie. Będziemy też jeszcze rozmawiać o takim sprawie jak, proszę Państwa, jeżeli robimy i otrzymaliśmy, ja mam nadzieję, że otrzymamy z tego RPA dofinansowanie, to zrobimy i tą termomodernizację, która była w tym planie, bo to będzie wzrost kosztów z 85%. I teraz, żeby robić ocieplenie, to podbitki, że trzeba zrezygnować z tak zwanej podbitki, zresztą tutaj kolega Andrzej Orliński bo tam zagląda i będziemy chcieli tą podbitkę wyłączyć z tego zamówienia, a przełożyć pod zamówienie z termomodernizacją. Jest to takie spostrzeżenie inspektora nadzoru, dyrektora i tutaj w ogóle wszystkich, ja się z tym zgadzam. Chciałem powiedzieć, panie wójcie, przerwę, że taką firmę wybrać jak to jest w tej chwili, to nie ma lepszej. No widzicie, a były pewne obawy. Nie ma. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przebudowę boiska i chodniki, tutaj bez problemów się nie odbyły. Proszę Państwa, są zmieniane, były i dokumentacja była zmieniana. I tutaj jest wiele braków, które zostały wyłączone na etapie targowym, bo wiecie Państwo, że mogliśmy otrzymać tylko 500 000 złotych, tylko ktoś nasz mógł opiewać na 1 000 000 z groszami, bo wiedzieliśmy, że na pewno pójdzie to troszkę taniej, ale nie wiedzieliśmy za ile. Okazało się, że ten przetarg poszedł sporo taniej i teraz tak, wykonawca, jako wykonawca po prostu chciałby tam lawirować. Inspektorów nadzoru mam z Płocka, którzy tam nadzorują i proszę Państwa, nie pozwolimy sobie na to. Jest tam jedna tylko uwaga taka, co było w dokumentacji, zamiast obrzeża, zamiast krawężnika było obrzeże. No to była taka kosztorysowa i błąd projektanta i tutaj to żeśmy wymienili.
Proszę Państwa, też tutaj zmieniamy troszkę technologię wykonania boiska ze względu na to, że tam było przez pomiary geodezyjne zaniżenie boiska. Doszliśmy do wniosku, że ono musi być wyniesione i na to nie pozwolimy, żeby po prostu tam kiedyś w przyszłości stała woda. Teraz są już głosy takie, że no by było trzeba też założyć nawodnienie, bo jednak przydałoby się przy takich upałach, jak obecnie są. Ale proszę Państwa, mamy tam studnie, są możliwość czerpania z tej studni, są możliwość rozłożenia węży, podłączenia zraszaczy, nie będzie problemu. Proszę Państwa, tym boiskiem, jak wiecie wszyscy Państwo, oświadczenie podpisali dyrektorzy. Tym boiskiem będą zawadywali nie Unia, bo tam ktoś powiedział, że Unia sobie nie poradzi. Nie, proszę Państwa, tam będzie plac zabaw, tam będzie boisko, tam będzie utrzymanie tego boiska. To spada na dyrektorów szkół, na dyrektorów. Pragnę też Wysoką Radę poinformować, że odbyliśmy spotkanie w zakładzie komunalnym w Płońsku. Byłem na tym spotkaniu z wójtem Waleskim, bo proszę Państwa, my mamy jakby rejonizację odnośnie wdrażania nowej ustawy o odpadach. Będziemy te odpady wywozić do Polski. To jest nasza rejonizacja. I co się okazuje, że proszę Państwa, kiedy ja Państwu mówiłem tutaj o wstąpieniu do Związku Gmin Regionu Płockiego, myślałem, że będzie to dobre rozwiązanie, bo wszyscy tam wstępowali. Okazuje się, proszę Państwa, że Związek zebrałby tylko składkę, a my i tak całą robotę postępowania byśmy musieli wykonywać jako urząd. To skoro my mamy płacić 30 tysięcy na Związek, bo teraz podnieśli składkę, wyliczyłem, że ile to kosztowało, to proszę Państwa, skoro my mamy windykację, deklarację, my mamy wszystkie uchwały przygotować sami, my jesteśmy w stanie to zrobić i my będziemy to robić. Może będę zwracał się do Rady, bo będzie trzeba na pewno zatrudnić jednego, a może dwóch pracowników, ale to też nam się będzie opłacać i uznałem, że na dzień dzisiejszy nie zawieszamy, bo nas przyjęto do tego związku. Natomiast akces to będzie taki, że albo wstępujemy, nie. Zobaczymy, jeżeli z tym Płońskiem jesteśmy na dobrym początku, po dobrych rozmowach i mam nadzieję, że Płońsk jest w stanie jako zakład obsłużyć naszą gminę, gminę Słubice, gminę Młodzieszyn, jeszcze Rybną, a może nawet cały powiat sołaczewski. Mają swoją linię technologiczną segregacji, odzysk już robią w granicach 65%. Mają swoje składowisko, tak zwane poletko, te utylizacji tych odpadów takich biodegradowalnych. To jest najnowocześniejsze w Europie. Byłem pełen podziwu i zdziwienia, bo tam niesamowite pieniądze poszły. Miasto, jako Płońsko miasto tym jest zarządcą. Natomiast jest to zakład komunalny, który może jako spółka działać na całym terenie. Rozmowy prowadzimy, zobaczymy gdzie taniej. Ja będę chciał w najbliższym czasie Państwu przedstawić uchwały dotyczące procedury wdrażania tej ustawy. Nie jest to wcale takie proste, bo widzicie Państwo, wszyscy się borykają z tym tematem. Powiat sołaczewski cały wstąpił też we związek. Ale jak się okazuje, związek też nie jest rozwiązaniem. Związek jest tylko po to, żeby pomóc w realizacji tego zadania. To skoro mają nam pomagać i my mamy płacić do związku składkę, a my będziemy robotę wykonywać, to proszę Państwa, ja przepraszam, ale nigdy Państwa nie będę do tego namawiał, ani sam siebie jako przedstawiciel urzędu. Jeżeli chodzi o chodzi jeszcze o te uchwały, to proszę Państwa, my tutaj z kolegą sekretarzem będziemy przygotowywać te uchwały powolutku już, żeby do końca października mieć przynajmniej kilka uchwał. Ja będę tylko Państwa prosił o jedno. Będziemy chcieli zrobić konsultacje w terenie. Te konsultacje będą przy okazji tego programu, który mówi o tych nowych obwodach do głosowania.
to ja sobie tak pomyślałem, że zrobimy razem te konsultacje odnośnie gospodarki odpadami i wdrażania tej nowej ustawy. Proszę Państwa, to będzie, jak ja już powiedziałem, bardzo duży podatek. To nie jest tak, że te śmieci ktoś nam odbierze, za te pieniądze to na dzień dzisiejszy są odbierane. Nieprawda. Ceny chodzą, już mogę Państwu powiedzieć, jak na Izabelyn, Wołomin, a jak planuje tutaj Związek Regionu Płockiego. Proszę Państwa, ceny są w granicach 8-10 zł tutaj Legionów Izabeli. Od, proszę Państwa, a Związek Gmin Powiatu Płockiego tam chce około 20. To proszę Państwa, dla nas to by był szok, by było to wielkie zabójstwo. To jest miesięcznie od osoby. Przeliczcie Państwo, mamy 6 tysięcy osób, 6200 zameldowanych. Bo tu nie ma czy dziadek, czy babcia, czy niemowlak. Wszyscy wchodzą i podlegają pod tą ustawę. Na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję za uwagę. Jeżeli będą później pytania, to będę jeszcze Państwa odpowiadał. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi za złożenie sprawozdania międzysesyjnego. Przechodzimy do punktu następnego, a więc punktu 4. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Ale wie Pan, co projekt? Panie Przewodniczący, przecież wczoraj żeśmy to wszystko i drugi raz będziemy się stawiać. Każdy wie o czym. Zapraszam uwagę jeszcze, bo może ktoś przez raz przemyślał coś. Miło mi słyszeć takie słowa, bo przecież ja sam decyzji w tej kwestii nie mogę podjąć. I dlatego, Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to przegłosujemy. Kto jest za tym, żeby po prostu Pani Skarbnik nie przedstawiała w dniu dzisiejszym tego projektu, a ja go po prostu przeczytam i zagłosujemy. Proszę, że ktoś ma uwagi. Mam pytanie. Czy są Państwo za tym, żeby tego projektu nie przedstawiać przez Panią Skarbnik? Proszę. Proszę. O, podniesienie ręki. Słucham. Przewodniczący, może niech Pani Skarbnik tylko pobieżnie tak dość szybko, na co tych pieniążków brakuje, tam brakuje na... Ale bardzo szybko, a media są dzisiaj, to niech wszyscy gdzieś to dociera, gdzieś to krąży. No, są dwa wnioski, jeden przewodniczącego Komisji Budżetowej, drugi kolegi Marcina. Przechodzę do pierwszego wniosku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za tym, żeby nie przedstawiać tego projektu przez Panią Skarbnik? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Teraz 2, 3. No gdzieś mi umknął jeden głos. Było 11 i 3 teraz mam. Pan Przewodniczący, przepraszam. Dziękuję uprzejmie. A więc automatycznie, kolego Marcinie, wniosek twój się spadł. Kiedyś nadejdą takie dni, że moje będą przewodniczyć. Daj Boże. Ja się życzę, ja się zazdroszę tego optymizmu, jaki ty masz. Chyba z młodością, bo jeśli pozwolicie, ja też od strony tych artykułów i tak dalej nie będę czytał tego projektu, tylko konkretne sprawy. W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2012 na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Paragraf 1. Postanawia się zaciągnąć w 2012 roku kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w kwocie 624 651 zł. W paragrafie drugim kredyt przeznacza się na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą poprawa infrastruktury drogowej w gminie Iłów, przebudowa ciągów drogowych we wsiach Nowy Brzozów, Białocin, Sadowo, Zalesie, Kaptury, Przerywy, Barania, Brzozów Stary, Budygłowskie, Henryków. W paragrafie 3. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją przewodnikową. Bardzo proszę o uwagę.
paragrafie 4. Spłata zaciągniętego kredytu nastąpi w latach 2013-2015 w ratach kwartalnych. Spłata zobowiązań nastąpi z własnych dochodów gminy, podatek rolny i podatek od nieruchomości z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach 2012-2015 w zakresie spłaty odsetek, 2013-2015 w zakresie spłaty kapitału. W paragrafie 5 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, w paragrafie 6 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Zmiany w wieloletnim funduszu gminy Jów na lata 2012-16. I też pytanie do państwa, czy pani skarbnik ma przedstawiać, czy nie? Kolego Marcinie, czy masz zastrzeżenia, czy nie? Nie. Widzę, że ma dobry humor, także też. Ale moim obowiązkiem jest przegłosować. Kto z pani i z panów radnych jest za tym, żeby pani skarbnik nie czytała tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Proszę o podniesienie ręki. Nie nadążasz, Marysiu. Nie nadążasz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały przyjęto jednomyślnie. Przechodzimy do punktu C. Zmiany uchwały budżetowej gminy Jów na rok 2012. Może tutaj odnośnie tej budżetowej, to bym prosił panią skarbnik o przedstawienie. Bardzo proszę. Tutaj jeszcze króciutko nawiążę do tych naszych projektów uchwał wcześniejszych o zaciągnięciu kredytu i WPF. Zaciągamy kredyt na drogi, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, kredyt w kwocie 624 651 zł. Następstwem wyciągnięcia kredytu jest wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, o czym była mowa w tym projekcie uchwały. I kolejną konsekwencją jest uchwała zmieniająca budżet rok 2012. Tak jak już wczoraj państwu też mówiłam, że ta uchwała zakłada przede wszystkim zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 50 tysięcy z tytułu środków, które otrzymaliśmy z KOWR-u z przeznaczeniem na drogi. Kredyt 600 tysięcy wprowadzamy do budżetu i przenosimy środki 6150 zł z rozdziału 995 paragraf 4 300 na inwestycje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów ze względu na brakujące środki potrzebne na uzupełnienie dokumentacji do tej inwestycji. Projekt uchwały zmieniającej budżet został sporządzony na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykułu 212, artykułu 217 ustęp 2 punkt 2, artykuł 235 i artykuł 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. W paragrafie pierwszym mówi się, że dokonujemy zmian po stronie dochodów majątkowych, zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 50 tysięcy zł, ustalając przy tym dochody budżetu ogółem w kwocie 17 384 836 zł i 9 groszy, dochody bieżące 16 826 536
złotych, dochody majątkowe 558 300. Zgodnie z załącznikiem numer 1, który ten załącznik nosi nazwę dochody. Paragraf 2 mówi o tym, że dokonujemy zmniejszenia wydatków bieżących budżetu o kwotę 6150 zł, a zarazem zwiększamy wydatki majątkowe budżetu o kwotę 656 150 zł. Po dokonaniu tych zmian wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 19 260 2577 zł i 9 groszy. Wydatki bieżące 15 823 367 zł i 9 groszy. Wydatki majątkowe 3 439 210 zł zgodnie z załącznikiem drugim, który stanowi, ten załącznik nosi nazwę wydatki. Paragraf 3 mówi nam, że zmiany te obejmują zmiany planów wydatków bieżących oraz zmiany planów wydatków majątkowych, które są zgodne z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4 mówi Państwu o różnicy między dochodami a wydatkami budżetu, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 877 741 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi m.in. z tytułu kredytu 624 651 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie to jest kwota 815 090 zł i wolnych środków 438 000 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 481 741 zł oraz rozchody w wysokości 1 604 000. Paragraf 6 dokonuje, paragraf 6 mówi o dokonaniu zmian uchwały budżetowej dotyczącej limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Otrzymuje brzmienie. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000 zł. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 624 650 zł. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 815 090 zł. Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów w kwocie 1 604. Paragraf 7. W załączniku nr 9 uchwały budżetowej, czyli to jest załącznik wydatków inwestycyjnych, dokonuje się następujących zmian. Punkt drugi tego załącznika, tam dokonujemy zmian, dokonujemy m.in. dokładamy kwotę kredytu i kwotę 50 tysięcy złotych dotacji celową otrzymaną ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Wartość całego zadania inwestycyjnego po zmianach stanowi kwotę 975 tysięcy złotych. Na tę kwotę składają się takie kwoty jak 300 349 zł dochody własne, 624 651 zł kredyt i 50 tysięcy samorządu wojewódzkiego tego dawnego FOP-u. Punkt kolejny mówi o dokonaniu poprawy treści zadania i przyjmuje się zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na terenie działki 37 łamane przez 4 zlokalizowane w miejscowości Iłów. Punkt kolejny, który dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Iłów. Tutaj do kwoty 25 tysięcy złotych dokładamy 6150, pomniejszając rozdział 995, paragraf 4300, przy czym otrzymujemy kwotę po zmianach 31 150
złotych. W punkcie kolejnym dokonuje się poprawy treści zadania, przyjmując zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa i przebudowa budynku gminnego ośrodka kultury w Piłowie. Wszystkie te zmiany są zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. Otwieram, dziękuję bardzo, otwieram dyskusję do powyższej uchwały. Chciałbym to jeszcze, szanowni państwo, poinformować, że jest nas pełny, cały komplet radnych, a więc podejmowane uchwały są prawomocne. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos odnośnie projektu zmian w budżecie? Nie widzę, mam pytanie, czy ja drugi raz mam czytać ten projekt, czy... Bym prosił pana przewodniczącego o opinię, to co wczoraj było na wspólnych komisjach odnośnie tego projektu. Wczoraj odbyły się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych rady. I tu nie było większych uwag. Była dyskusja oczywiście, ale żeśmy to przyjęli w tej formie i ja bym proponował, już pani skarbnik przedstawiła obszernie, żeby przewodniczący drugi raz nie czytał tej uchwały. Dziękuję uprzejmie. Kto z pań i z państwa radnych jest za tym, żebym nie czytał? Proszę o podniesienie ręki. I jeszcze raz zagłosujemy. Kto z pań i z państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie. Przechodzimy do punktu D. Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę IU. Tutaj przedstawi nam projekt tej uchwały pani kierownik, która się zajmuje szkolnictwem. Bardzo też proszę. Wczoraj dosyć obszernie przedstawiałam ten projekt, to może też pytanie mam do samorządów za wczoraj. Nie, dotyczy to pracy logopedów. Logopedzi są w różnym wymiarze zatrudnieni w szkołach. W szkole jest 10, było 20, teraz będzie 10, 26, przy czym 3 godziny logopeda pracuje na rzecz szkoły podstawowej w Giżycach. W Iłowie jest, no, musiałabym zobaczyć teraz w obecnym projekcie. Przedszkolu, no i 10 godzin tygodniowo pracuje pedagog w gimnazjum w Iłowie. Wymiar godzin zmienia się z 20 godzin tygodniowo na 26. Finansowo jak to wygląda? Finansowo to jest oszczędność, dlatego że więcej godzin zostanie ta sama płaca. W ramach tego samego wynagrodzenia nauczyciel w tygodniu będzie pracował o 6 godzin dłużej. Czyli przydzielając mu te same godziny, co ma w tej chwili, będzie otrzymywał mniejsze wynagrodzenie. To wszystko? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby w tej kwestii zabrać głos? Nie widzę. Mam pytanie, czy czytać cały projekt uchwały, czy kto z pań i z państwa radnych jest za tym, żeby nie czytać projektu powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie jednogłośnie za tym, żeby nie czytać.
i przegłosujemy jeszcze raz. Kto z pań i z Państwa jest za tym, żeby przyjąć projekt uchwały w takim brzmieniu, jak proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Projekt uchwały przyjęto jednomyślnie. Przechodzimy do punktu E zamiaru współfinansowania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Nie wiem, ten projekt pan wójt ma przedstawić, czy... Nie ma problemu. Proszę Państwa, pamiętacie, wczoraj na posiedzeniu wspólnych komisji był komendant powiatowy policji w Sochaczewie, przedstawił Państwu zamiary, jak od strony to komendy powiatowej widać. Natomiast proszę Państwa, tak naprawdę, szczerze mówiąc, to jest wsparcie samorządów gminnych, raczej starostwa, bo to jest zadanie starostwa, a nie komendy powiatowej policji. Ja nie będę się tutaj powielał, ja tylko prosiłbym Państwa, że w paragrafie drugim w budżecie gminy Iłów to jest finansowanie na dwa lata 2013-2015, na te lata, i tu trzeba zagwarantować środki w wysokości 250 tysięcy, bo wcześniej było rozmawiane, kiedy byliśmy na tych spotkaniach, że miało być 300, a okazuje się, że pan komendant tutaj przywiózł nam taką wiadomość, że te 50 tysięcy ma dołożyć gmina Sochaczew i miasto, rozkładając na wszystkie gminy, i dlatego tutaj się zmniejszyło to nasze wsparcie. No co, ja mogę Państwu tylko powiedzieć, wczoraj było głosowanie, były głosy przeciw i były głosy za. Przeważyły głosy za, no nie mamy innego wyjścia, tylko no po prostu będziemy wspierać. Czy dojdzie do tej budowy, to jeszcze trzeba poczekać, bo proszę Państwa, ani projektu nie ma, ani przetargu nie ma, a przetarg powie dopiero, ile to stanowi 50% udziału samorządów powiatu sochaczewskiego. Takie czasy, budowaliśmy swoją komendę, pamiętacie, też nie było, tylko my musieliśmy pobudować, oddać, bo ten budynek nam nie zginął, natomiast mają lepsze warunki. Teraz starostwo nie ma pieniędzy, gminy robią zrzutkę, żeby do planu wprowadzić budowę tej inwestycji. Ja tylko, proszę Państwa, no proszę jednak o przyjęcie, bo wszystkie samorządy, ja nie wiem, czy wszystkie, bo wiem, że w Grochowie prawdopodobnie tam było 5-5 i ktoś się wstrzymał, ale proszę Państwa, z tego co mi wiadomo, to pozostałe gminy ten temat podjęły na tak. No ja też proszę Wysoką Radę o wsparcie tego zadania. Mogę pytanie do pana wójta? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Otwieram dyskusję, to... Jak się rozkłada finansowanie przez gminy tego projektu? I mi przykładowo 250 tysięcy, rozumiem. Na 3 lata. No ja rozumiem, nie, ale chodzi o jak się rozkłada między gminy. Inne gminy. Osiemset ludzi. To znaczy, to nie ma procentowo. Ustalono jakby wielkości o ilości mieszkańców, nie? I tak proporcjonalnie podzielono. Tam jest, nie wiem, Rybno chyba ma 150 czy 190. Ale przepraszam, ale Rybno nie podjęło uchwały na razie. Jest zawieszone, ale to jest zawieszone. Ja nie wiem. Brochów odrzucił. Nie odrzucił, tylko nie było głosu. Po prostu jeszcze raz będzie to rozpatrywane. No to nie wiem, moim zdaniem powinniśmy się wstrzymać tak bardzo. Nie wiem, wczoraj na komisji żeście zagłosowali tak, jak żeście uważali. Ja mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie. Natomiast proszę Państwa, jakby nie patrzył, to jest zadanie własne samorządu powiatowego. Ja się zgadzam. Natomiast patrząc z punktu widzenia, jeżeli to ma pomóc po budowaniu, no to proszę Państwa, z mojej strony wybrała prośba, żeby jednak... Następnym efektem tego budowania nie będzie to, że takie komendy gminne zostaną zlikwidowane. A może, ja wcale nie mówię, że nie, bo tutaj różne rzeczy się dzieją. Jak wiecie, ja nie mówiłem o pogotowiu, ale no, w sprawach różnych powiem. To... Ja bym jeszcze... Tak, tak, proszę. Bo widzicie, ja rozumiem pobudować to,
pomóc, żeby to było dla społeczeństwa i dla gminy coś dawało. Korzyść, bo na dzień dzisiejszy to tak, po paszport jedziemy tam, gdzie do Pruszkowa, inne sprawy, zezwolenie na broń do Płocka, na praktycznie w tym momencie do Radomia, a w komendzie powiatowej się nie dzieje. Ale są pewne sprawy, załatwia się w Płocku też. W sądach, nie w sądach, to się załatwia w Płocku. Mamy powiat, wyszło mi z głowy, bo wszystko na razie się nie da sprostować, nie? Ale taka sytuacja jest. Uważam, że powinniśmy też się domagać, żeby później po wybudowaniu coś się działo w tej komendzie, bo jak mamy jeździć po Polsce i szukać... Ale to się może działać, że już to tam, co takie działania. Nie może być tak, że nie zdążymy pobudować, bo się coś zmieni. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciał prosić o głos, kolega radny Marcin? Tak, przed mediami, żeby właśnie wyszło, kto jest takim stronnikiem policji. No i kogo będą oglądać? Nie, niektórzy starsi są ode mnie, to jeszcze czują jedno. Ale się kiedyś przedstawiałeś, że jesteś z KGB. To jest KGB. To jest na powiatowym urzędu bezpieczeństwa. To jest oczywiście żart. Ale żartem, ale niektórzy, tak jak wczoraj pan mówił, że to jeszcze te brzemię, jak to się mówi, pałki milicyjnej chyba czują na sobie, bo te, bo tak chętnie na tą komendę te pieniążki zadecydowali, że pójdę. Ja tylko powiem, no przed chwilą, żeśmy 600 tysięcy kredytu brali, przez 3 lata to jest co roku będziemy 80 tysięcy brali pewnie kredytu, żeby właśnie wesprzeć tą komendę. Może być tak, jak kolega Mirek, konsekwencją tego, jak powstanie ta komenda tam ładna, że tu na przykład tam posterunek w Iłowie zabiorą, no pan wójt też tak mówił, nie wiem, także ja głosuję przeciwko temu. 80 tysięcy to jest 3 km asfaltu, ja to mam takie przeliczne. Ja mam takie pytanie właśnie do Rady, czy... do całej Rady, no jeżeli Rada to przyjęła... Czy sensowne jest w ogóle kupowanie kota w worku, tak? Gdzie nie ma planów, gdzie nie ma decyzji jeszcze, gdzie to ma powstać? Przecież policja, co jak co, ale ma swój budynek. Ten budynek zostanie później sprzedany. I to jest własność miasta, tak? To jest skarbowe. Ale tak, wszystko było przerabiane, ale no, ludzie o tym nie wiedzą, więc ja wolę się dopytać Rady po prostu, czy pan komendant oczarował tak po prostu Radę. Uświadomić, że to jest w sprawie zamiaru współfinansowania. To jest wielka różnica między uchwałą główną, która będzie, a tą, co dzisiaj podejmiemy. Bo to może wszystko się rozszerzyć. Tak, może być uchwała intencyjna. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej kwestii? Pozwoli, proszę o głos. Ja mam pytanie do pani skarbnik, jak to będzie rzutowało na nasze finanse, bo pani już to widzi przyszły rok. Zaciągnięcie tego kredytu, dołożenie później jeszcze co rok te 80 tysięcy. Ale nie słuchałeś pani skarbnik wczoraj. Mówiła, że chciała tego, nie chce co do nas. Skupiamy się na celach priorytetowych, zastanawiamy się nad kredytowaniem, a tak jak tak pan przewodniczący powiedział, jest to uchwała intencyjna o zamiarze. Może dojść do przetargu, przetarg może wyjść na wykonanie znacznie większy co do kwoty i tak jak my, tak jak inne samorządy mogą powiedzieć, nie wchodzimy w to, jest to dla nas za duża kwota. No tak, intencyjna jest taka, jak podejmiemy 260, bo 250 ze względu na wartość przetargu będziemy musieli dać. To jest inna sprawa. Ale Mirek, to może być za rok, może być za rok. Słuchaj, skoro dojdzie do przetargu, będą obojętnie, czy będzie 3 miliony, czy 2 miliony, te pieniądze 250 oddamy. I nie dyskutujmy o tym, że będzie mniejszy przetarg, czy większy. My jako Rada powinniśmy się zastanowić nad negocjacją tej sumy. Bo dla naszego budżetu jest to Prosi o głos radny Zamarski. Nie no słuchajcie, ja uważam, że od wczoraj do dzisiaj to normalnie to ci nadal powstaje. No słuchajcie, no wczoraj przy komendancie wszystko ładnie poszło na pas. A dzisiaj ja nie wiem, od razu taka zmiana. No ja uważam, że nie wyobrażam sobie życia bez policji. No. Jak to można sobie bezpiecznie się poruszać po naszych drogach?
jak to nas by porozjeżdżali niektórzy. No musimy, ta policja by się niestety... Ale w czym ci budynek akurat pomaga, tak? No i słuchaj, no to... W funkcjonowaniu policji. No ja w tej masie, no to przecież... jeżeli to znaczy dba o nasze bezpieczeństwo. Przyjeżdża na Kamlu, przyjeżdża do Iłowa. Szanowni Państwo, jedno zdanie dla kolegi. Ja nie jestem przeciwna budowy, tylko mówię, żeby się Rada zastanowiła nad negocjacją tej sumy. Na naszą Radę, to jest na naszą gminę, to jest suma... To znaczy, Renia, ja już proszę dalej nawet, nie? Zapomniałem nawet wczoraj dać ten pomysł. Mamy szkołę w Giżycach, praktycznie do zamknięcia. Ale szkoła się na tej szkole. Już jest pobudowana, przejdzie szkołę na technologię, więc już jest kurczę. Na pewno zrobimy się. Nie wiem, kolega Janek, tutaj jest na tym, żeby pobudować. Janeczku, ja miałem policją, trzeba przebiec. Pozwolicie, że... Jak uderzyła chłopaka w samochód, to musiałem mu na własnej Wola każdego radnego, sumienie każdego radnego, to jest tak jak powiedziałem, zamiaru finansowania. Będzie jeszcze konkretna uchwała, jeśli to wszystko wypali, będzie konkretna uchwała, konkretna kwota i wtedy naprawdę już konkretna decyzja. Proszę Państwa, jak pan zauważył, to była inwestycja jest starostwa, tylko daj mi pan w drugą stronę, co to starostwo robi dla naszej gminy? Ja wiem. Drugi rok budżet jest dla gminy już zerowy, 13 będzie zerowy, 14 przed wyborami może coś tam kapną, bo tak, trzeba wybrać radny. No to mistrzostwo, no mówcie co chcecie. Słuchajcie, nie, tutaj ale... kolega radny ma 100% racji odnośnie starostwa. Bardzo proszę radna Mikołajczyk. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja no, byłam przeciwna, trochę się obawiam, bo tam media nakręcą, to mnie pojadę do słuchaczy. Dobra. Paznokcie będą zrywać. Proszę Państwa. Ale też uważam, że zbyt wylewni jesteśmy tutaj z tymi pieniążkami i tu... Uważam też tak, że lekką ręką, panie wójcie, pan chce dać im te pieniądze. Ja nie mówię, żeby nie było policji. Ja sobie przypominam czasy, jak u siebie budowaliśmy, nikt nam nie dołożył. Mało tego, szanowni radni, trzeba kupić samochód. Dołożyliśmy. No konieczny był, bo potrzebne dwa. Jest jeden, bo zabierali tamte i dobrze jest. I ja tu mam poważne obiekcje do tego, bo nie liczą się wcale z nami. Także naprawdę... Proszę o głos, pan wójt. To proszę Państwa, szanowna Rada, ja się zgadzam, wiecie, wszyscy wyciągają ręce. Ja się zgadzam tu z kolegą Mirkiem i z koleżanką radną Anią, tylko wiecie tak, już podpisałem porozumienie za waszym też zgodą na przebudowę odcinka w Brzozowie drogi 577. Wysłałem do Warszawy. Będziemy robić dokumentację, która też będzie kosztowała nas 150 tysięcy. Jest to też nie nasze zadanie. To jest zadanie samorządu województwa mazowieckiego. Z powiatem pomagamy. Jest teraz propozycja tutaj nawet położenia przebudowy chodnika na ulicy Wyzwolenia. Jest teraz gdzieś tam propozycja jeszcze wykonania drogi, ja myślę też o Kernozi. I na pewno powiat sam tego nie zrobi, bo proszę Państwa, na Suchodu nie byłoby do tej pory drogi, żeby nie powiedzieć. Nie mielibyśmy tych dróg dojazdowych. Natomiast proszę Państwa, ani województwo, bo wszyscy wyciągają ręce. Ja się zgadzam z Wami, że możemy powiedzieć nie. Co my na tym zyskamy? Pytam się Was. Czym my zyskamy wielkie pieniądze, bo to jest, tak jak powiedziała Pani Skarbnik, to jest dopiero list intencyjny. To jest dopiero propozycja. Nie wiadomo, czy zagłosują wszystkie samorządy. Tak jest. Czy uzbierają po 50% ogólnych kosztów. Mało tego, proszę Państwa, jeżeli wierzcie mi, jeżeli nawet odrzucimy, to proszę Państwa, co my na tym zyskamy na dzień dzisiejszy? Przecież my
na razie nic nie zrobimy, nie wiadomo, a może upadnie powiat, różne są głosy. Może być rok. Ja bym był pierwszy, podniósłbym rękę, żeby te powiaty rozwalili. Bo jestem, byłem przeciwny i jestem, bo powiaty nie dały nam nic, mało tego, że jeszcze nawet nie zabrali. Ja proszę was jeszcze raz za tego przegłosowanie i przyjęcie tego jeszcze notacyjnego. Bardzo proszę, Jakub. Tutaj padło zdanie, że pan Wójta hojnie rozdaje te nasze pieniądze z budżetu. Jest to nieprawdą. Ale padło, jeżeli chodzi o negocjacje, to sam komendant powiedział, że to nie przekroczy ta inwestycja naszą gminę do finansowania 250 tysięcy. Ja tu naprawdę słuchałem to dość uważnie. Nie. I powiedział takie zdanie, że pan wójt wynegocjował, że było 300 tysięcy na naszą gminę. Skoro, że nie 500. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. W sprawie zamiaru współfinansowania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2011 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 13 ustęp 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, Dziennik Ustaw 2011 roku nr 287, pozycja 1687 z późniejszymi zmianami Rada Gminy w Iłowie uchwala, co następuje w paragrafie pierwszym. Rada Gminy w Iłowie wyraża zgodę na przystąpienie gminy Iłów do współfinansowania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. W paragrafie 2. W budżecie gminy Iłów na lata 2013-2015 zagwarantować środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie prac projektowych i budowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W paragrafie 3. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie drugim stanowić będą łączną kwotę w wysokości 250 tysięcy złotych i nie mogą przekroczyć 50% wartości kosztorysowej prac projektowych i budowy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W paragrafie czwartym środki finansowe, o których mowa w paragrafie drugim i trzecim, będą przekazywane na Fundusz Wsparcia Policji na mocy podpisanego porozumienia między Gminą Iłów i Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. W paragrafie piątym przekazanie środków na rzecz budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie może następować w transzach w terminach uzgodnionych z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. W paragrafie 6 wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. W paragrafie 7 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pani i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Czy pan wójt mi wytłumaczy, jeśli przykładowo trzy gminy się wyłamią z tego całego programu? To już nie ma programu. Nie ma programu. Dziękuję bardzo. Żeby nie było tak, że trzy wyłamią się, a spadnie na nas 250. Ale to nie jest, panie przewodniczący, list intencyjny. No, jeszcze mówię, bo to jest uchwała. Bo to jest uchwała. Ale osobna uchwała w tej kwestii będzie. To czemu to pisze uchwała? No nie oszukujmy się. Tak jest. Ale w sprawie zamiaru. Zamiaru. W sprawie zamiaru współfinansowania. I panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały. Proszę o podniesienie ręki. 3, 4. Ja się też 6. 7, 8. To jest przeciwny. Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgodził. 8 za, przeciwnych 2 radnych, 5 wstrzymało. Dziękuję uprzejmie. Projekt w sprawie zamiaru współfinansowania budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przechodzimy do punktu następnego w sprawie powołania skarbnika gminy. Proszę pana wójta o przedstawienie projektu. Znaczy, proszę państwa, pamiętacie państwo, że kiedy podjąłem decyzję o powierzeniu obowiązków pani Agnieszce Brzeskiej, a teraz chciałbym dokonać tego obowiązku powołania nie już na PO,
A dlaczego? Chciałbym uzasadnić, że względu na to, że już bym mógł czasu, ale prosiłbym o uwagę, koleżanki radni, no dlatego, że będziecie później pytać, dlaczego, dlaczego tak. I ja pytałem pana przewodniczącego, czy dobrze się z panią Agnieszką współpracuje, bo to jest bardzo ważne. Nie pytałem radnych, dzisiaj wy opowiecie o tym, zresztą wczoraj była na ten temat dyskusja, ale proszę państwa, według obowiązujących powszechnie przepisów, do kompetencji organu stanowiącego Rady Gminy należy podjęcie uchwały na wniosek wójta w sprawie powołania skarbnika gminy. Ponadto w związku z faktem odwołania z dniem 12 marca 2012 roku skarbnika gminy Iłów istnieje potrzeba uzupełnienia powstałego wakatu w tym, na tym stanowisku i zapewnienia sprawnego funkcjonowania gminy Iłów. W związku z powyższym niezbędne staje się podjęcie najmniejszej uchwały. Skarbnikowi powierza się obowiązki, odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, dokonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych finansowych z planem finansowym, kompletności, rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Pani Agnieszka Brzeska jest osobą o bardzo dobrej znajomości rynku finansów. Była uczestniczką licznych szkoleń w tym zakresie, legitymuje się wyższym wykształceniem z zakresu ekonomii. Studia ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ukończyła studia podyplomowe o kierunku finanse i administracja publiczna jako studentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na doświadczenie zawodowe kandydatki składa się praca pod instruktor do rachuby płac w Urzędzie Gminy Iłów, referent w Banku Spółdzielczym Gombin, oddział Szawin Kościelny, pracownik administracji Urzędu Gminy w Szawinie Kościelnym, pracownik administracji Urzędu Gminy Szawin Kościelny z uzupełnieniem, referent w Szkole Podstawowej w Trębkach i referent Szkoły Podstawowej w Trębkach. Proszę państwa, ja chciałbym od siebie, ze względu na to, żeby nie przedłużać, mamy podpisywane umowy, gdzie dla mnie jest bardzo kłopotliwym, jeżeli jest to PO. Mamy następnie wyprzedzające finansowanie z BBK-u Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, gdzie też nie chciałbym, żeby to było PO, bo później muszę wszystkie jeździć i dokumenty zmieniać, z tym są związane koszty wyjazdów delegacji. Dlatego proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do projektu powyższej uchwały. Czy ktoś z szanownych państwa radnych chciałby zabrać głos? Prosi o głos radny Cieślak. A nie ma kierownicy? Nie. Pani Agnieszko, ja pamiętam, jak w tamtym roku Rada zatwierdzała panią skarbnik, panią Małgorzatę Rogowiecką. Było to na sesji takiej otwartej, nie? Tu w Urzędzie Gminy. I tak być powinno i w tym przypadku, bo to jest bardzo ważny urzędnik skarbnik gminy. Będzie pani poszkodowana. 20-milionowym budżetem tu manewrowała. Wiążą się z tym oczywiście takie no, trudne zadania i odpowiedzialność na pani budżecie spoczywa. Oczywiście pani się, mam nadzieję, zapoznała z ustawą o zatrudnianiu pracowników samorządowych i obowiązkach. Jak sobie przygotowałem na przykład artykuł 25 w rozdziale 3 tej ustawy. W punkcie 1 jest: do obowiązku pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. Punkt 2. Jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jednocześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.
Punkt trzeci, pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie informuje kierownika jednostki, której jest zatrudniony. Także widzi Pani, dla Pani jakie i przywileje będzie Pani miała, ale ma też Pani obowiązki. Też gdzieś jest tam w tej ustawie punkt taki o tym, że Pani ma się zachowywać w sposób bezstronny, czyli jeżeli jest, tak jak tu u nas ja jestem jakąś tam opozycją, to tak samo mi Pani ma informować o wszystkim, jak i pozostałych radnych. Przerwę Panie Marcinie, tutaj Panu taką krótką moją uwagę. Każdego pracownika, czy samorządowego, czy pracownika banku, czy radnego, każdego obowiązują przepisy te same. Tak. Sumienności, obowiązkowości, rzetelności i tak dalej, informowania i tak dalej. Ja kiedyś udaremniłem to, że nie byliśmy w sposób odpowiedni informowani o kontroli. Pokazałem dokumenty, byliśmy pobieżnie informowani i pobieżnie informowani. Myślę, że Pani wie, o czym mówię. To nie dotyczy oczywiście Pani, tylko na przyszłość takie sytuacje myślę, że nie będą pojawiały. Jeżeli coś przychodzi z Izby Obrachunkowej, jest tam wyraźnie napisane do wiadomości Rady Gminy, skarbnik ma go informować, to jest do wiadomości Rady Gminy. To pismo proszę pokazać. Nie przeczytać wyrywkowo, żeby nie było później nieporozumień i niedomówień. Zadam też Pani kilka pytań. Jakie są Pani zarobki? Proszę powiedzieć, tutaj relacje, ile obecno. Interesuje, ale oczywiście. Jest Pani na utrzymaniu, nie jest prywatna firma, nie? To są pieniądze publiczne i to wszyscy mają prawo wiedzieć, tak samo jak także słuch. Interesuje Pana kwota brutto, netto, jedna i druga? Jedna i druga. Jedna i druga, to zaraz Panu powiem, jak Pana interesuje jedna i druga. Na pewno będzie miała więcej teraz, jakby miała powierzenie. Dobrze. No nie, muszę sprawdzić. Ja też bym musiała sprawdzić, bo tak nie pamiętam. Przybliżenie kwota netto to jest niecałe 3000 zł. Około 2800. Łącznie to jest z podatkiem stażowym. Czyli w miarę podnoszenia kwalifikacji będzie pensja rozstała. Znaczy, jeżeli mogę uzupełnić, więc pensja wzrośnie Pani Skarbnik od jutra, jeżeli Państwo podejmą uchwałę w sprawie powołania. Bo to jest, to było powierzenie, natomiast jeżeli Pani Skarbnik będzie, już nie będzie pełnił obowiązków, będzie skarbnikiem, no to Państwo sami na pewno stwierdzą, że to jest za małe wynagrodzenie na taką funkcję po prostu, więc od jutra na pewno da to wynagrodzenie. Wszystko? Panie Marcinie, wszystko? Nie, to może ktoś jeszcze coś ma? Ja mam takie krótkie pytanie właśnie, dlaczego? No nie chcielibyśmy tego przerabiać jeszcze raz, bo to jest pewnie się dopytać wszystkiego i mieć jakieś objęcie niż ładnie, pięknie Panią Skarbnik zatwierdzić, a później za. Ale to już ładnie, pięknie, to Państwo się nie sugerujcie tym, co było ładnie, pięknie i uważam, że błędy popełnione. Ale kwiatków nie ma, to nie jest ładnie. Znaczy w związku z tym właśnie, że jest ładnie, pięknie, mam krótkie pytanie właśnie. Dlaczego ta sesja nie jest sesją otwartą, gdzie są zaproszeni wszyscy przedstawiciele środowiska tak naprawdę? Nie ma takiej możliwości. Ale przepraszam, czy nie istnieje aula w szkole? Nie. A to mam tutaj kolejne pytanie w takim razie. W jakim celu został wydzierżawiony budynek? A jaki ma wpływ sołtys, niech Pan mi powie, czy dyrektor na decyzję głosowania? Ja mam pytanie dotyczące... Proszę Pana, istnieje coś takiego jak presja społeczna, gdzie każdy raz racjonalnie się wtedy zachowuje realnie. Decyzję podejmuje konkretnie Rada. Tak, proszę Pana, ale to należy się liczyć z głosem. Panie Przewodniczący, ja bym prosił, żeby Pan przegłosował. Nie dyskutował. Godziny dyskusji, a i tak
Poddamy się. Pozwolicie, że przeczytam projekt powyższej uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. W paragrafie pierwszym na stanowisko skarbnika gminy będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy powołuje się z dniem 10 lipca 2012 panią Agnieszkę Brzeską. W paragrafie drugim uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i w paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzyma? Dziękuję. Widzi pan, panie kolego, że... Tu nie o to chodzi, drogi panie, tylko chodzi o jawność i przejrzystość. Jawność jest. Na szczęście. No. Przechodzimy do punktu następnego. Rozpoczęcie konsultacji Rady Gminy Iłów na temat nowego podziału na okręgi i obwody wyborcze w Gminie Iłów. Ja mam tutaj prośbę do szanownych państwa radnych. Jeśli macie jakieś uwagi co do tego, co przedstawił pan sekretarz wczoraj, bardzo proszę o podawanie, żeby... A jak ja mam, jeżeli mogę, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Ja myślę, że teraz można by skorzystać z okazji, jeżeli są te media, bo te sesje oglądane są w internecie i tak sobie myślę, że to można by wykorzystać jako te konsultacje społeczne, część tych konsultacji społecznych i ja, jeżeli państwo pozwolą, to ja odczytam te okręgi, tak jak wczoraj. Jeżeli to się nagrywa, to można to wykorzystać, no żeby... Więc nie wiem, to tak, czy państwo mają jakieś pytania, czy ja mam, panie przewodniczący, powiedzieć to, co wczoraj? Nie wiem, pytanie do państwa radnych. Czy pan sekretarz ma dzisiaj jeszcze raz to wszystko przewartować? Pozwolicie, że sam podejmę decyzję. Nie przedstawi jeszcze pan sekretarz po prostu tą propozycję, którą tutaj proponuję. Bo to nie jest forma uchwały dzisiaj. Nie jest nic, tylko konsultacja. Nawet nie jest forma Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku została wprowadzona nowa ustawa, kodeks wyborczy, która zobowiązuje wszystkie rady gmin, rady miast, podziału gmin na okręgi wyborcze w terminie 15 miesięcy od daty wejścia tej ustawy, a weszła 5 stycznia, więc do 1 listopada tego roku wszystkie gminy muszą dokonać nowego podziału wyborczego na okręgi jednomandatowe, czyli jak państwo wiedzą, w naszej gminie jest 15 radnych, więc będziemy mieli 15 okręgów wyborczych. Przy ustalaniu podziału gmin na okręgi rada powinna uwzględnić liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego ten wybór, więc my, Rada Gminy w Iłowie, podejmując uchwałę we wrześniu, tak biuro wyborcze sobie życzy, będzie brała pod uwagę datę 30 czerwca 2012 i na tych danych będziemy bazować. I może ja tak obrazowo pokrótce, jak to wygląda. No więc tak, mamy w naszej gminie 6292 mieszkańców, czyli 6273 mieszkańców plus 19 osób wpisanych do stałego rejestru wyborców. Oni są wpisani, głosują w Iłowie, chociaż nie są zameldowani, ale taka forma również istnieje. Nie trzeba być zameldowanym, żeby nie głosować. Więc 6292 dzielimy przez 15, czyli mamy 15 mandatów i wychodzi nam tak zwana norma przedstawicielska, czyli dla gminy Iłów jest to 419 osób
1,46, czyli można zaokrąglić to do 420 osób na jeden mandat. I to jest ta norma, czyli te 420 równa się 1. I jak najbliżej musimy tej jedności, tak gminę dzielić, żeby jak najbliżej tej jedności się no, spotykać. No tutaj żeśmy kilka konsultacji z Krajowym Biurem Wyborczym przeprowadzali, bo oni są jednak tą formą nadrzędną. Jeżeli by Rada Gminy nie podzieliła, któraś z Rada Gmin nie podzieliła we własnej gestii swojej gminy, no więc zrobi to komisarz wyborczy i nie będzie się pytał Rady Gminy, czy jej się to podoba, czy nie. Pewnie takie przypadki się w Polsce zdarzą. Natomiast tak, u nas ten podział wyglądałby następująco. 5 okręgów nie zmieniłoby swojej formy. I tak, okręg numer 1, Suchodów, Władysławów, Kępa, Karolińska, to jest jedno sołectwo. Jeszcze tylko dodam, że nie można dzielić sołectw. Sołectwo można dzielić wtedy, kiedy norma przedstawicielska jest powyżej 1,5. Czyli jeżeli sołectwo ma powyżej 1,5 normy przedstawicielskiej, wtedy jemu przypada już 2 mandaty i takie sołectwo wtedy należy podzielić. W innym przypadku, czyli od 0,5 normy przedstawicielskiej do 1,5, sołectwo ma 1 mandat i tylko poniżej jedności możemy mniejsze sołectwa dołączać do większego. Sołectwa powyżej 0,5 normy przedstawicielskiej są tak zwanymi sołectwami matkami, no, do których się to przyłącza. I tak, pierwszym okręgiem, który ma współczynnik 1,02, czyli na tym okręgu mamy 429 mieszkańców, bardzo blisko normy przedstawicielskiej. To jest tak, Suchodów, Władysławów, Kępa, Karolińska, to jest jedno sołectwo, Gilówka Dolna, Górna, drugie sołectwo, Pieczyska i Łoskie, Pieczyska, Łowickie, drugie sołectwo. Przepraszam, trzecie sołectwo i czwarte sołectwo. Chociaż ja już tak jak wczoraj mówiłem, ale to jeszcze przypomnę, gmina Iłów ma za dużo sołectw. My musimy bazować na tym, co mamy, bo już tego teraz nie zmienimy. Natomiast powinniśmy mieć zamiast 40 sołectw najwyżej 25. No nie może być sołectwo, które ma 37 mieszkańców, czy nawet 90 mieszkańców sołectwem. To nie ma sensu. To jest tylko później kłopot właśnie z takimi sprawami. No ale już to tak na marginesie. Drugi okręg wyborczy, który też nie uległ zmianie, to okręg wyborczy, ten drugi nadwiślański, a mianowicie Łady, Wola Ładowska, Arciepów, Bieniew, Arciepówek, Obory, Udesz, Miękiny. To jest, tutaj norma przedstawicielska to jest 1,01. 425 osób w tym okręgu wyborczym, prawie idealnie. Trzecim okręgiem, to jest już okręg, który ulega zmianie. On w takiej formie do tej pory nie był. To jest Narty, Wołyńskie, Przejma, Lasowka. 391 osób, mieszkańców, które zamieszkują ten okręg. Współczynnik normy przedstawicielskiej 0,93. I teraz przechodzimy do Iłowa, bo drodzy Państwo, Iłów dzielimy na pół. Norma przedstawicielska całego sołectwa Iłów to 1,78, czyli powyżej 1,5. Czyli już ma tutaj sołectwo 2 mandaty i to sołectwo trzeba podzielić na pół. No i tak, czwarty okręg. Iłów, ulica 18 stycznia, Cicha, Dolna, Okrężna, Handlowa, Rynek Staromiejski, Warszawska, Wyzwolenia, Żabia, to 397 osób, które mieszkają w tym okręgu. Współczynnik normy przedstawicielskiej 0,94. I okręg numer 5, Iłów, ulica Brzozowa, Generała Włada, Leśna, Myśliwska, Plac Kasztanowy, Płocka, Witosa, Wiślana, Strażacka, Klonowa. 352 osoby, współczynnik normy przedstawicielskiej 0,83. Jak Państwo widzą, mamy tu ulicę Wiślaną, Strażacką, Klonową, gdzie nikt nie mieszka, ale mieszkać może. Żebyśmy później tego nie musieli zmieniać, prawda? No nie ma, nikt nie jest zameldowany na tych ulicach, ale one są.
Na Skłonowej nie przyjdą. 0,83 współczynnika przez 0,41. Jak Państwo też widzą, to Iłów jest podzielony mniej więcej południe-północ. Południe-północ, czyli jeden okręg na północy Iłowa, czyli tam, że tak powiem, pod lasem, a drugi okręg tutaj w okolice ulicy Warszawskiej, Żabi czy Wyzwolenia. Okręg numer 6, który się nie zmienia. Miękinki, Olszowiec, jedno sołectwo, Stegna, drugie sołectwo, Krzyżyk Iłowski, trzecie sołectwo, Piskorzec. Współczynnik normy przedstawicielskiej 1, prawie idealnie 422 osoby zamieszkują ten okręg. Okręg numer 7, tu się zmienia, a mianowicie jedno sołectwo Leśniaki, Rzepki, Łaziska, drugie Rokocina, Budy i Łoskie, trzeci sołectwo Lubatka, Szarlew i dochodzi do Olunin, do tego co było. Olunin, współczynnik normy przedstawicielskiej 0,99, 419 osób zamieszkujących, tylko jedna osoba mniej niż norma przedstawicielska. Okręg numer 8, który się nie zmienia, był taki do tej pory, Aleksandrów, Szeliby, Paulinka, Załusków. 484 osoby zamieszkujące, współczynnik normy przedstawicielskiej 1,15. Dosyć wysoko te 15, ale tutaj nie ma co z tym zrobić, bo Aleksandrów, Szeliby to jest jedno sołectwo. Nie można sobie wyrzucić teraz na przykład Aleksandrowa bądź Szeliby, bo to jest jedno sołectwo. A Załusków to też duże sołectwo i Paulinka też duże sołectwo. Czyli bez któregoś z tych sołectw było za mało, ale dodajemy jedno sołectwo i robi się troszeczkę za dużo, ale 1,15 to jest tak jeszcze, że tak powiem, do przyjęcia. Natomiast jedno z większych okręgów wyborczych, 484 mieszkańców, 1,15 współczynnik. Numer 9 okręg, Kaptury, Karłowo, Emilianów. Nowy okręg, z nową przedstawicielską 0,86, 362 osoby w okręgu. A to dlatego także sołectwo Kaptury Karłowo, same sołectwo Kaptury Karłowo mają współczynnik już powyżej 0,5, więc tylko można do tego sołectwa kogoś dołączyć. Dołączyliśmy Emilianów. Okręg numer 10. Brzozów Nowy, Brzozowiec, Brzozów A. Też nowy okręg. Można powiedzieć taki okręg, który okala Brzozów Stary. Koło praktycznie, no może koło nie, czy w czwartym. 428 mieszkańców, które mieszkają w tym okręgu. Współczynnik normy przedstawicielskiej 1,02. No i chyba najgorszy, natomiast najbardziej, no taki, który sprawia najwięcej kłopotów. Okręg Brzozów Stary. Współczynnik normy przedstawicielskiej 1,42, więc drodzy Państwo, za duży na jeden mandat, za mały na dwa mandaty, ale nie można go podzielić na pół, bo nie ma 0,15. Nie można go podzielić na pół. I dlatego Brzozów Stary, ja jeździłem dwukrotnie do Płocka w sprawie Brzozowa Starego. Miał być podzielony z nowym Brzozowem, ale nie można dzielić sołectw, które nie mają 1,5, prawda? Czyli jeden radny. Najwyższy współczynnik, norma przedstawicielska 1,42. Okręg numer 12, który się nie zmienia, Białocin, Sadowo-Wieniec, 394 mieszkańców, 0,93, współczynnik. Okręg numer 13, tutaj się zmienia okręg, Zalesie, Dobki, jedno sołectwo, Brzozówek, sołectwo drugie. 329 osób zamieszkujących, ten okręg, najniższa norma przedstawicielska 0,78. Okręg numer 14, też nowy, Giżyczki, Piotrów, Sewerynów, Wisowa, 427 osób zamieszkujących, współczynnik
normy przedstawicielskiej 1.01. I ostatni, 15, też nowy okręg, Giżyce Henryków, współczynnik 1.03, 434 osoby zamieszkujące. Tak wygląda ten podział, który jest skonsultowany z Krajowym Biurem Wyborczym, delegaturą w Płocku. Taki podział oni przyjmują. Natomiast jak Państwo, jeszcze jak Państwu wczoraj mówiłem, zwiększamy ilość obwodów głosowania. Zamiast 4 w gminie Iłów będzie 6, czyli będą 2 obwody głosowania w Iłowie. Jeden obwód będzie obsługiwał te miejscowości bardziej oddalone od Iłowa, czyli mam tutaj na myśli te obszary nadwiślańskie, czy obszary tutaj Wód Iłowskich, Łazisk. Drugi obwód będzie obsługiwał Iłów i te wsie bliżej Iłowa. We Wszeliwach zostaje obwód głosowania, tak jak był. W Giżycach zostaje obwód głosowania, również tak jak był. I dodajemy jeszcze 5 i 6 obwód głosowania w Brzozowie. Będą również 2 obwody głosowania. I tak samo jak w Iłowie, jeden obwód będzie obsługiwał tych mieszkańców Brzozowa i wsi bliżej Brzozowa położonych, drugi będzie obsługiwał mieszkańców dalej, bo wsi Sołec położonych dalej od Brzozowa. Zwiększenie tych obwodów głosowania, no, wiąże się z tym, że będziemy mieli więcej kart do głosowania, no bo będziemy wybierali, wiadomo, jak będziemy wybierali prezydenta, no to będziemy wybierali prezydenta i tutaj nie ma zmian. No, będą kandydaci, jedna karta i będziemy stawiać krzyżyk. Będzie druga tura, no to dostaniemy kartkę z 2 kandydatami, wybierzemy sobie jednego. Tak samo tu parlament się nie zmienia, tu chodzi o wybory samorządowe. No, być może przyszłość jest taka, że będziemy niedługo wybierać i starostę bezpośrednio, i marszałka, radę sejmiku wybieramy już, radę powiatu wybieramy, wójta wybieramy, radę gminy wybieramy, ale jeszcze możemy w wyborach bezpośrednich wybierać większą ilość osób i wtedy ta komisja, no, długo by liczyła, po prostu trzeba to rozszerzyć. Czyli komisja musi mieć mniej wyborców do przeliczenia, żeby to sprawnie szło. Nasze państwo jest bogate. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Otwieram dyskusję co do tego tematu. Jeśli ktoś szanownych państwa ma uwagi, bardzo proszę o podanie tutaj panu sekretarzowi, a więc może jeszcze w ramach konsultacji Płockie, coś się da zmienić, poprawić i tak dalej. Ja to myślę, że u nas to jest bardzo źle zrobione. No weź Piotru, Giżyczki i gdzie zlisować z Perynu? No. To jest najgorszy, jak z najgorsze. Jak tylko możliwe jest to zrobione. I co ciekawe, że planuje się komisję do Brzozowie. No wiecie co? Ludzie w ogóle nie pójdą. Nie pójdą tyle ludzi, no nie wiem kto to zrobił, jak to, co to przemyślał. Słuchajcie z Piotrowa, no to jeszcze tam nie jest jakieś złe połączenie tego Brzozowa. Już pan nie musiał się nie, nie, ja nie mówię za kogo. Ja się zrobię takie komisje w Giżycach. Nie pasowne, tak jak kiedyś był o Luniku, też do Brzozowa, nie? Też nie, też nie wiem. Nie przemyślałem. Bo jeżeli by się w Giżycach było, to znowu Sakalinowa, to tam będzie mało i a nie zamykamy.
ale znowu co? Władze nie przejmują się. Ja się nie przejmuję. Nie będą wybrani. Nie przejmują się. Filozof jest z nami. Blisko jest. On również jest z nami. I mam pytanie do szanownych państwa radnych. Czy są konkretne wnioski? Panie Gabrysiu, radny, nie Ja nie mówię o sobie. Teraz, dlaczego? Ta komisja była w Giżycach. Bo tutaj... Giżyczki, Piotrów ma więcej mieszkańców niż Seferinów i Wisowe, to faktycznie zrobić to w Giżycach. No taka jest prawda, dlaczego? Bo tam, gdzie ma być bo Giżyczki i tak chodzą do kościoła do Giżyc. Tylko Seferinów i Wisowa. Ale Seferinów to tam... A i Piotr to sam robić. No właśnie, bo chodzi... Dlaczego tak nie zrobiliście? Tylko się tam rozmawiali. Ja nie mówię nie o sobie, tylko o ludziach. Negocjacje. No to można porozmawiać, bo to jest dyskusja. Ale po to jest... Nie pójdę na głosowanie, a... Białocin był w kapturach, głosowanie w kościele, byli w kościele, pojechał do kaptur. W kościele nie chodzili na głosowanie. A jak to nie chce iść, to w kościele będzie. Ale może być komisja tam, gdzie... Nie, no może być. To jest kwestia przyzwyczajenia ludzi. My mieszkamy tu od Giżyczki. Przecież chodzą do Giżyczki, jest bardzo potężna... Giżyczki tak samo. Giżyczki też. No to dlaczego ma nie być... Nie zwiększą. ...komisji na przykład... Nie, no może być. Dlaczego w Giżyczowie? Ale to tak, ja nie mówię, że nie. Dlatego, drodzy Państwo, to nawet nie jest projekt żadnej uchwały, tylko to są konsultacje. Ja przecież nikt nie mówi, że to musi zrobić urząd. Może muszą Państwo sami to zrobić przecież. Naprawdę. No taka jest, tak powiedział mi komisarz wyborczy. Tylko do niego trzeba iść i to zaakceptować na koniec. I on to zaakceptuje, a jak mu się nie spodoba, to on sam podzieli gminę. Nie, nie, tu nie chodzi o dzielenie jako wyboru do wyboru, tylko chodzi o... Tak. Ale drodzy Państwo, znaczy tak, uchwała o obwodach będzie podejmowana nie w tym samym czasie, jak uchwała o okręgach. Nie, chcemy tam też się. No to czyli tak, bo ja jeszcze raz powiem, uchwała o okręgach będzie podejmowana w pierwszym rzucie, a obwody będą na przykład na następnej sesji podejmowane. Żeby Państwo mieli też... możliwość rozmyślania. Ja tylko powiem tak, ja jak zaczął komisarz dzielić okręgi wyborcze w gminie Miłów i zaczął przyłączać na przykład Przejm Wołyńskie do Pieczysk, no to mi się zaczął na głowie włos jeżdżać. No bo troszeczkę, bo on patrzy tylko na matematykę, czyli na tą mapkę, którą Państwu dałem. On tylko patrzy na to. Jego nie interesuje. A jeszcze jakbyś mówił o punkt głosowania sucho. Jego nie interesuje w ogóle jakieś społecznościowe rzeczy. Jego nie interesują. Jego interesuje czysta matematyka. No, po prostu. Było no, o 93-1-4. Oprócz Iłowa, bo Iłowa by nie umieścił. No nie, Iłowa to inaczej by nie. Ale sobie po prostu takimi pasami porobił. Bo mu tak nie pasowało. Ale tutaj uwaga koleżanki Gabrysi jest słuszna. Jest słuszna. Można ciągać ludzi, gdzie jest więcej. Tak, ale gdzie jest mniej? Może być w remisji, głosowanie. Przecież może mają dwa lokale, dwie komisje. No to można jednak być w remisji, druga może być. Ale nie, w szkole. Ale w szkole jest, bo szkoła jest Ja powiem szczerze, że prosi się zrobić obwód głosowania nad Wisłą, ale nie ma gdzie. No właśnie. Straż postawić. Nie ma gdzie, tam się aż prosi, bo jak sobie spojrzycie na powierzchnię
terenu, to od razu widać, że trzy największe obwody okręgi głosowania to jest nad Wiśle i Budy i Łosy Wielkopolskie. I tam się aż prosi zrobić obwód głosowania, ale gdzie? Na Łaziskach to jest. Ale ja myślę bardziej tutaj, okręgi nad Wiślańską. A co do OSP? Jest OSP, ale tutaj nie ma żadnych wymogów, to trzeba mieć jakieś zamknięcie, takie nie pamiętam. Mam pytanie do szarego państwa rady. Czy zamykamy dyskusję, czy kwestię? Zamykamy. Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski. Bardzo proszę. Ale ten wniosek pani Gawryszy jest jak najbardziej... Jest najgorszy, ja mam tutaj ja, z mojej strony, z mojego terenu jest najgorszy. Nie, ma pani rację. Ja nic tu nie mówię, widzę nikogo. Tym nie bardziej, że tam szkoła jest dość duża, pensje, gdzie można ją wykorzystać. Komisja tylko zamienicza, o tym ustawienia. Jest tu, a ty taki wójt. Czyli krótko mówiąc, żeby być protokole, że... Numer 14. Czy w wolnych wnioskach wnosi o głos? 26 czerwca odbyła się Komisja Kultury, Oświaty i Opieki Zdrowotnej. Panie Przewodniczący, ja w niej nie uczestniczyłem, składam usprawiedliwienie takie publiczne. Jeżeli Pan powie, że nie satysfakcjonuje Pana to pisemnie złożę. Przyczyny tam rodziny. Dziękuję bardzo. Aż tak nie wnikamy, bo nie wnikamy to szczegółowo, bo każdy ma... Ale jest Pan Przewodniczący, może założyć... Każdy ma swoje problemy. Proszę o głos Rady Modrzejewskiej, proszę. Ja chciałem tylko spytać, proszę Państwa, bo tę sprawę żeśmy wałkowali, chodzi o te... Jak się to miewa dokumentacja z służby zdrowia? Z tych słubic przeniesiona zostały do karty Dojłowa, czyli dalej ta sprawa jeszcze się ciągnie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, tak Państwo podejmowali uchwałę, pamiętacie. Zostało wysłane pismo zredagowane przez radcę prawnego, no ale Pani doktor jakby nie odpowiada na to. Pani Nawala przyjął? Nie, jakby, tylko nie odpowiada. A jaki czas to już trwa? No to chyba... Ale to jakiś czas opowiedzcie. No oczywiście, ona dostała, drodzy Państwo, w pierwszym piśmie dostała, miała wyznaczony termin do końca kwietnia tego roku. No właśnie. Czyli bez radości prawnika chyba. No nie bez radości prawnika, tylko można powiedzieć, że bez radność rady, bo odbierają na uchwały. No co teraz właśnie? Trzeba wyciągnąć wnioski. No to trzeba do sądu. Trzeba do sądu i tyle. No. Ona sobie bierze uchwałę Rady Gminy, czyli stanowione prawo lokalne za nic po prostu. Oczywiście. No bo Państwo podejmując uchwały stanowicie prawo lokalne. Ona tego nie respektuje. Ona się jakimś tutaj okazuje rozporządzeniem, zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zdaje się, w sprawie przetrzymywania tej dokumentacji NZOS-ów. Ale słuchajcie Państwo, ja jeżdżę teraz do Warszawy do okulisty i mam różne badania, które robię, skierowane są różne badania. Zachodzę do danego lekarza, do którego mam wizytę i on kseruje te moje dokumenty z badań, oryginały otrzymuję ja do ręki. Nie żadne kopie, tylko oryginały otrzymuję ja. Ja się zdziwiłem, bo mówię, kopia, oryginał powinien zostać, nie, oryginały. Ja sobie, gdzie bym nie poszedł, mogę zmienić lekarza, czy coś. To idę z oryginałem, a nie idę ze świstkiem jakimś tam odbitym. No. I tak jest sprawa, mi się wydaje. Ale procedura jest nawet taka, ja tu u Brybniu rodzinnego Jasińskiego jestem, jeśli są jakiś oryginał, on sobie kseruje, idzie do mojej karty, a dokument mi oddaje. Tak, oryginał oddaje. No. I to powinno być wszędzie taka sytuacja. No, nie a czy pani doktor nie ma jakiegoś zwierzchnika nad sobą?
które są wolne całkowicie. Ale tak jak zobaczyłem, że w parlamencie jest więcej lekarzy niż innych i mają takie przebicie wąskie, że kto tak może pracować jak lekarz? Ani kasy fiskalnej, a mają coś innego. Prywatne tylko. Państwo podejmując uchwałę, wytworzyli podstawę prawną. Tak, żeby określiliście, gdzie ma być przechowywana dokumentacja wytworzona przez SPZO w Biłowie. Tak. Czyli stworzyła się podstawa prawna, ale no pani doktor jakby... Zatrudniamy radcę prawnego, prosimy o opinię radcy prawnego, co dalej mamy robić. Jeśli ja mogę, no bo pani doktor mówi, że ona musi przechowywać przez 5 lat, ale ona chyba przez te 5 lat, no to musi przechowywać swoje. A niż odda te dokumenty, które były do tej pory u innych lekarzy. No na przykład tak jak ja w swoim przypadku, no to mam u niej jedną stronę tylko, a resztę mam wcześniejszych od doktora Piątka, od doktora Łazia. I dlaczego ja mam na przykład teraz iść i płacić jej za ksero, no to, żeby ona mi odkserowała te dokumenty, no to, które jej się zdali? Oryginały muszą wrócić, a nie ksero. No to jeszcze, że no, ja już nie mówię o oryginałach, ale o ksero. No. Pan sekretarz, bardzo proszę. Podejmując państwo uchwałę, określiliście, że dokumentacja wytworzona za czasów istnienia SPZO, czyli to, co mówi koleżanka radna, czyli pan Piątek, doktor Piątek, doktor Pasiak, to było SPZO z IUWA. Czyli określiliście, gdzie ma być to przechowywane. Bądź w budynku ośrodka zdrowia, bądź jeżeli nie ma możliwości, to w urzędzie gminy. Taka była uchwała. Dokumentacja wytworzona przez SPZO SAMUS nie musi być tutaj u nas, bo to jest jej dokumentacja. Czyli od 2008 do 31 grudnia 2011. No i jeszcze raz powiem, no nie ma jakby odzewu na to. No, więc trzeba będzie. Prośbę do szanownych państwa radnych. Może przegłosujemy odnośnie takiego mojego wniosku. Wystąpienia na drogę sądową, po prostu, że rada się zwraca z prośbą do pana wójta, żeby wystąpił na drogę sądową z panią na drogę. Może dać jej upomnienie, do sądu. Ja nie wiem, naprawdę, panie przewodniczący, panie wójcie, bo na przykład może ja tam chodziłam, teraz już mniej, ale chodziłam i tam miałam swoją kartę w poradni specjalistycznej, na przykład w Płocku i na komisję stawałam. Też mi nie dali dokumentacji, tylko dali mi ksero. W początku dostawałam dokumentację, no zostawiałam mi tam na przykład dowód, paszport, no nie wiem, czy to też było właściwe, ale coś, co im dawało gwarancję, że ja przyniosę to. Później, jak się widocznie zmieniło to prawo, oni mi dawali ksero na komisję. To było już 3 lata temu. Także tak jakoś prawo fundusz spożył, które też broni doktor tak Nawarową. Ja mówię. I każdego, ale ja nie wiem. Ale nie broni tego, co ona nie robiła. Oczywiście. Nie broni tego, co ona nie robiła. To nie jest jeszcze jedno upomnienie, a później ale dobrze. To skoro przewodniczący tak mówi, ja nie wzięłam, jak doktor Pasiak odchodziła. Ja tu też bywałam u doktora Pasiak, jak nie było tam doktor duchowej. I chciałam kartę, bo jeszcze ona tam od Piątka była. Moja karta w Biłowie była. Ja chcę ją wziąć, bo zapomniałam dawnego leku, który mi tam dobrze służył. I co się okazuje, to trzeba było w czasie wziąć, bo teraz to są na górze, tam w ośrodku, nie ma możliwości znaleźć. No ja nic nie mówię, no ale tak naprawdę to nie wiem, jak to Szanowni Państwo, ja miałem operację w szpitalu, poszłem do okienka, tam gdzie się rejestruję, odszukała moją kartę, kserowała mi dokumenty i dostałem ksero dokumenty. Poświadczone pieczątki i po wszystkim. No. I ksero jest na tyle ważne, co rodzina. Jak będzie pieczątka, to będzie ważne. Także ja mówię. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Jeżeli uznacie, że tak, ja zaczynam pracować. Chociaż to jest ostateczne. Ja będę rozmawiał jeszcze z panią doktor, spróbuję się spotkać. Jeszcze rozmawiam. Ale proszę państwa, bardzo proszę o uwagę.
Proszę Państwa, ja powiem Państwu, że bardzo dobry efekt dały te wystąpienia na LIS. Trzeba podziękować i Wam jako radnym, ale trzeba podziękować sołtysom, bo jest ta odezwa przeniesienia tych tak zwanych martwych dusz, za które pieniądze brała Pani Nadara, większość przeniosło się do Iwona. Jest to jeszcze może taki mały efekt, bo tam jeszcze niektórzy zostali, ale już jest to takie znaczące, tyle tutaj cieszy. Proszę Państwa, ja bym chciał usłyszeć opinię, bo mówicie o wszystkim, ale nie mówimy o opinii, jaka jest tutaj, chodzi o funkcjonowanie tej nowej naszej przychodni Wita, bo widzicie Państwo, do mnie ludzie niektórzy przychodzą i niektórzy mówią tak, no Panie Wójcie, mało badań, mało, ja z Paniami doktorkami rozmawiam, no i Panie tutaj nam obiecują, że one będą w trakcie, jeżeli będzie więcej ludzi, to dadzą i jeszcze lepsze tak zwaną opiekę tą zdrowotną. Są też myślą o tej rehabilitacji, nie dały nam wydzierżawić tych pomieszczeń, chcieliśmy te pomieszczenia, pamiętacie, na przedszkole, także tutaj jeszcze na razie powoli, ja bym chciał od Was usłyszeć z terenu, jaka jest opinia na temat funkcjonowania, bo ja mam za mało tej opinii, ja szukam, bo ja rozmawiam z Paniami, no Panie doktorki dziękują i Radzie i Sołtysom, na pewno będzie tutaj Pani Kierownik, czy Ela Goszczyńska, czy Pani doktor, Pani doktor Tarka, na sesji to na pewno podziękuję, bo jest troszkę odzew z tego, co mi wiadomo. Także jest jakiś efekt tego naszego działania, tej pomocy. Natomiast proszę Państwa, część ludzi zapisała się do różnych ośrodków. Są słuchacze, wie, bo mam takie informacje, bardzo dużo w Sanitach, bardzo dużo jest ludzi w Wyszogrodzie. Tutaj szczególnie ten rejon nadwiślański, Bieniewa. I proszę Państwa, dobrze by było, żeby tych ludzi namawiać, żeby przyszli ci ludzie do nas, ale kto ma namawiać? Wuj? Ja uważam, że to chyba będzie zasługa tutaj Pani doktor, która przyciągnie tych ludzi. Nie ma innego wyjścia. Pan wójt jeszcze woli wnioskać, coś miał przekazać. To znaczy, proszę Państwa, jeszcze takie dwie informacje, które chciałem nosić przedszkola, bo nie napisałem o tym, bo proszę Państwa, była komisja oświaty, jeździła, no i sprawdziliście, że to idzie sprawnie, posuwa się to do przodu. Mam nadzieję, tutaj więcej powiem, może sekretarz, bo pilnuje bardziej, ja zająłem się bardziej tutaj Brzozowem i tymi sprawami trudnymi, bo mamy też już na Wisłę weszła firma z położeniem pierwszej warstwy na drogach dojazdowych i też wczoraj objechałem, jeszcze nie wszędzie, ale suchodół Władysławów te dwie, Bieniew i Łady, to jest jedna warstwa położona, tak zwana ta wschodnia, teraz będzie położona warstwa ścieralna. Proszę Państwa, jestem zadowolony, no bo to będzie, tu ktoś mi powiedział, nie wiem, kolega Waldek nawet, może one są niepotrzebne. Nie można tak mówić. Ja wiem, że one by się przydały może pierwsze gdzie indziej, natomiast wierzcie mi, że na ten wał bardzo dużo ludzi wjeżdża. Na Przywami jest bardzo byle jaka droga, bardzo byle jaka droga. Na odcinku suchodół Piotrkówek pewien odcinek był w ogóle nieprzejezdny. Bardzo ładnie wykonano odcinek, który był to korek jest, nie? Bo to te pale, które tam były wyjane, proszę Państwa, na tym odcinku położono piękny odcinek drogi, tak zwany nasypany włócznie. Ja prosiłem Zarząd Wojewódzki Melioracji Gminnej Wodnej, żeby na tym odcinku od Bieniewa do Piotrkówka wykonano taką nawierzchnię. Oni się śmieją, że to by kosztowało około 3-4 milionów złotych. Ja myślę, że chyba nie, ale proszę Państwa, ta droga tam jest w fatalnym stanie. Coraz więcej ludzi do wału rowerkami. Z czego się bardzo cieszymy, bo to jest i promocja, jest to zarazem rekreacja, wypoczynek. Po pieczyskach też słyszę tutaj koleżanka Renata mówi, że bardzo dużo ludzi jeździ tak rekreacyjnie i tutaj bardzo cieszy. Ja tylko z ubolewaniem muszę stwierdzić, że te teraz klęski, które przechodzą, mogą spowodować, że nie otrzymamy następnych pomocy. A jeszcze byliśmy na liście jako priorytet o dofinansowaniu dwóch inwestycji
Natomiast teraz mam informacje takie, że MSWiA przeznacza pieniądze na te straty klęskowe i tutaj może być tak, że już tych, na te wnioski nie otrzymamy środków. Dobrze by było, bo na pewno jest to duże wsparcie, bo proszę Państwa, wykonamy tam drogi, już ich nie będziemy robić. Przejdziemy na tą stronę północną, południową, która, no, mówicie, jest zaniedbana. Ja wiem, że wszyscy by chcieli na raz, ale ja obliczyłem, gdybyśmy wykonali w ciągu 4 lat po 6 km dróg, jak obecnie w zeszłym roku 10, to proszę Państwa, mamy temat w ciągu 4 lat załatwiony te najważniejsze drogi. Natomiast ja nie mówię o tych, gdzie na przykład tam brakuje gdzieś kawałek, do kogoś dojazd, jakieś boczne. Tego jeszcze mamy około 20 km. Natomiast musimy też pomyśleć, i to już bardzo szybko, o tych, które drogi się zniszczyły, czyli Stegna, bo tam łatamy, ten Białocin, bo ja patrzę, że po Białocinie to już na tym odcinku od Wieńca do Przelyw, tam do Wargowia, to tam już nie ma co jeździć. Mało tego, proszę Państwa, byłem, jechałem teraz ostatnio po Brodowcu i po Mijanowie. Ta droga też zaczyna się sypać. No i proszę Państwa, na koniec zostawiłem Brzoziów A, gdzie w kilku miejscach już żeśmy łatali, bo tam, pamiętacie, jest tylko jedna warstwa i ona leży już 8 lat. Sława jest. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, jeszcze o tym budynku socjalnym. No. A, proszę Państwa, jeżeli chodzi o budynek socjalny, to proszę. Jak już Pan do socjalnych przejdzie. Panie Wójcie, ja chciałam trochę Pana zastanowić wykonaniem tych dróg. Nie wiem, czy my jako Rada się powinniśmy tym zainteresować, bo wczoraj akurat radni mówi o drogach dojazdowych. Na wczorajsze Pana zapytania ja po prostu, może ktoś powie, że się nie znam, ale zapraszam Radę w nasze strony i niech tam koło Rozkosza, niestety, ale jest źle uwałowane. Na dzień dzisiejszy asfalt rozjeżdża się. Nie wiem, gdzie jest inspektor budowy, gdzie jest osoba jakaś zainteresowana. Koło Rozkosza byłem, ale oni tam dopiero kładli, bo ja wierzę kładli. Jest połowa prac wykonanych, mało tego. To nie można nazwać wykończeniem, ale w moim zdaniem, gdy wjeżdża firma z asfaltem, no podciąga go pod sam wał, więc jakieś te rozjazdy powinny być. Oni jako firma etap wykończeniowy mają fatalny. To nie tylko w tym miejscu. Co za firma? Ta sama. Ja uważam, że powinien się ktoś tym zainteresować, ktoś sprawdzić, a jeśli chodzi o drogę, o utwardzenie, to koło Rozkosza jest fatalna. To znaczy, nie wiem, ja jechałem tam, kiedy był tylko tłuczeń. Natomiast tłuczeń to nie można było narzekać. Ja tam nie znam. Natomiast chodzi o podjazdy do góry, nie mogliśmy wejść, bo to nie nasze. Kochani, oni robią tylko jeszcze tam... Dobrze, dokład, no to nie wchodźmy na podjazdy, ale zróbmy tą wykończenie. Ale oni weszli do samej góry prawie. Ja nie wiem dlaczego, bo dlatego, że Zarząd Melioracji Urządzonej Wodnej to jest nie nasze działki. Ja po prostu tam nie mogę wejść. Natomiast jeżeli będzie szanowo koleżanko takie mówienie, ja bym pojechał na w teren i byśmy zobaczyli, wziąłbym wykonawcę. Ale to jest nasze, przecież jest inspektor. Był przedwczoraj, był wczoraj, bo ja się z nim widziałem i nie wiem, czy dzisiaj nie będzie. No bo dlatego, że spotkaliśmy się koło Was. Na drodze koło Marka Wojtanowicza. No ten odcinek ładny, jest ładny. No. Ten odcinek jest ładny i był ładnie zrobiony, ale niestety tam się... Ale tam najbardziej leży na tej drodze, no ja mnie niepokoi, że tam... A kiedy jednakowe pieniądze dajemy, czy zależy, czy nie zależy? Jak byłam wczoraj i byłam dziś przed samą sesją. A to, a ja wczoraj to dziś jeszcze nie było firmy na miejscu, ale to już nie o to chodzi. Chodzi o efekt wykonywanej pracy. Mi się wydaje, że trochę później polegli. Jeżeli tak będzie, bo będą uwagi, tylko że widzicie, bo te uwagi to czasami są też skierowane, a one nie są trafne, bo jeżeli na przykład tam zrobiono źle, to muszą go poprawić. Natomiast, ja mówię, że ja się mogę na tym nie znać, ale ja też nie. Koledzy radni wyczekają nam tyle kilometrów tej drogi na pytanie, przepraszam, że wejdę słowo. Pytanie, czy tam jest położona warstwa o starcie ścieralna, czy tego wiążą? Ale ja mówię o podłożu, o podbudowie, o tłuczniu, który jest na odcinku od Rozkosza do Kasika jeszcze nieprzykryty asfaltem i jest ewidentnie widoczny, on jest miękki, rzadki.
Może poszły właśnie, poszły te ulewy, poszły ciężary i to muszą, to będą poprawiać, no mój Boże, ja nie wiem. Nie znam, bo podejrzewam, że już dzisiaj jesteśmy pozamiatani. Oni pojedziemy, to zobaczymy. Ja tutaj inspektor, ale się cieszę, tylko że proszę, jeżeli jest taka sytuacja, to proszę dzwonić do mnie i od razu mów. Pani Wójcie, jeszcze jedno pytanie. Jaka sytuacja jest na dzień dzisiejszy z tą skarbą? Ja wiem, że to wszystko jest w ramach gwarancyjnych. Nie. Tutaj skarba, to my się zabierzemy dopiero do tej skarby. Tam jest dowiezienie tego piachu, który trzyma na razie. Tam my mamy tutaj materiał taki gruz, który tam zawieziemy i firma zrobi. To nie będziemy my sami robić, to jest udowodnione. Natomiast ta skarpa, to od razu był błąd, sztuka w sztuce. Trzeba było tam zrobić od razu zabezpieczenie. My tego nie musimy wiedzieć. No ale projektant powiedział, że to wytrzyma. No to ja też się nie dotykam do tego, ale tam chyba jest wina, tylko ja bym nie zamówił. Bo proszę Państwa, w tej drogi dzwoni do mnie pani Gasi, że jadą dużymi samochodami. No jak oni mają mnie dojechać, jak skoro muszą mnie budować tam? Ja ich wygnałem po przylepie, żeby jechali po tym łamie. No bo słuchajcie, nam też szkoda tych dróg. Ale wyobraźcie sobie, jeżeli pójdzie kilka tych samochodów ciężarem, to nie połamie. Ale to niby ta skarpa się załamała nie od dużego samochodu, tylko od podmycia przez ulewną rzeczą. Przepraszam bardzo, musiał ktoś wjechać, bo my tam oglądaliśmy. Ktoś pojechał bokiem z ciężarem i załamał. Pani Łódź, gdzie jestem cię? No ja nie jestem. Proszę Państwa, tutaj przewodniczący mi mówi jeszcze po tym socjalnym, bo widzicie, tutaj sesja, siedzimy, a tam powinniśmy być w terenie. Bo jeżeli jest taka sytuacja, to trzeba jechać, zobaczyć i sprawdzić. Jeżeli o tym socjalnym, ja uważam, proszę Państwa, jeżeli nie będę chętnych do wykupu, a widzę, że nie będzie, bo mi się nie kwapi, każdy by chciał tylko, żeby robić mu remonty, łazienki, proszę Państwa, dach zmienić, zmienić tak zwaną tą poletę, bo tam jest jeszcze zresztą przez wojnę. To ja nie wiem, czy nie będziemy musieli, ale proszę uwagi, nie wiem, czy nie będziemy musieli robić, bo tam mamy nadzór. Niech pan sekretarz tam siedzi nad tym nadzór. Jeżeli ludzie się nie wyniosą, a my nie pobudujemy nowego, żeby przenieść tych ludzi, to proszę Państwa, będziemy musieli to remontować. Ja nie widzę innej możliwości, a tam trzeba włożyć 150 tysięcy. Odnośnie tych dróg, to ja mam też wiele uwag na wynajmniej teraz na baranie. Wchodzi firma, kopie, nie wymieniając przepustu pod drogą i oni sypią gryz. Ale co tego gryzu jest? Ale przepust? Oczywiście! A skąd? Na tym mostku nie wymienimy. Jeszcze wybrali z boku i jeszcze nasypali kurcz. Zarkuję, bo to nie powiedziałeś. No to ja wysłałem inspektora, powiedziałby, gdzie to wymiany jest. No to szefem, no. Wojciech, tam jest trochę odryte tej ziemi i sypane kurcz. Tak jest. Jeżeli ma być poszerzony asfalt, to trzeba wykopać tak, gdzie to zypać piachu. Ale to już mówicie, to trzeba było od razu. Wojciech, byśmy mówiliśmy. I tutaj tak, po Fabianczykowej nie nasypali w ogóle. Tam jest słabo to. Proszę o głos, Anna Mikołajczyk, bardzo proszę. To nie będą sypać, natomiast most jest do wymiany. No to dzwoniłem pana wójta wtedy. Ale to, no to ja pytałem, gdzie wymieniamy. No. Ja mówię, ja, że nie jest wymieniany. A skąd? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta. Co z tą drogą powiatową przez Załusków, tam jeszcze do wejść? Bo tam nad Lasotką, że tak powiem, trochę zostały zepchnięte te pobocza, a dalej nic. A tego to ja nie wiem, to ja wam nie odpowiem, bo ja z kontaktu nie mam z powiatem. Jak pójdzie na mnie do mnie, to nie dowiemy się. Ja to nie ma co mówić. I teraz tak brakuje jeszcze. Już jedziemy z tobą, jedziemy, ja tam ściągnę, ale to trzeba. Pójdźcie na ciebie, a co mamy spotkanie, to przecież poczekaj teraz. Ale nie, ja cię teraz nie mam. Ale dajcie spokój temu wójtowi, bo jak wiecie, że się...
mają tego paja. Jak nie mają? No, co ty nie mają? No nie ma, ale oni powiedzieli, pracownicy. Pan to ci mieli. Pracownicy to mogą wiedzieć. Ale nie wiem. Panie wójcie, ale ja proszę do mnie trochę tutaj głosu. Ale ja tam się nie dotykam do dróg powiatowych. Ale no to tak, nie ma powiatowych radnych na sesji, nikt, tam brakuje tak. Jeszcze dziury są niepołatane, nie mogą wejść. Nie, ja szanuję, nie ponad telefon do pani dyrektor. Nieźle, szanowni państwo. A jeszcze co? Panie Wójcie, coś się dzieje. Ale panowie, powiatowymi nie, ja muszę się tymi dwoma zajmować. Ale panie Wójcie, często interwencja to pomaga na cmentarze, jak by może już było nie można. Prosi o głos radna Kornacka, proszę bardzo. Panie Wójcie, no ja nie wiem, czy jest złożony teraz tłuczeń, czy jakiś piach, no bo mi chodzi o Olszowiec. Tylko piasek. No to nawet i piasek, bo tam pan Gajewski mi się zastrzeli, bo tłumaczy, że radna ma asfalt, to ją Olszowiec nie obchodzi. Ja do domka mi zgłaszała, ale no nie wiem, czy ja jestem za młoda, czy mało wygadana, no to bym nie słucha moich argumentów, a więc... To państwo. Nie, no ja tak nie potrafię, może wójt wpłynie, no dziękuję bardzo. Ale może tam przewodniczący no, no, ja karetka do zadnia. Nic nie wiem. Ja mam przepusty. Ja mam przepusty. Wyjdziecie Chińczycy? Ja słyszałem, że tam stolikarza się remontuje. Ale czy karetka jest wynoszona? Bo oni zrobili to koledzy, żeby można było tam przyjechać. Zamówiony jest nowy most, który będzie przywieziony i założony. Dlaczego takie? Taka dyskusja. Ja nie rozumiem. Ale to i tak było, panie wójcie, przyjezdne. A po co oni nas ale mówią, że nasypali, bo tam... Ale co to tam? Co to tam? Ale to się nie da. Bardzo proszę. Ja mam jedno takie krótkie pytanie, bo akurat jeszcze słyszałam, że zadać kiedy będą opublikowane oświadczenia majątkowe państwa radnych. Ja powiem, że pana przewodniczącego i pana wójta już są. Za 2011 rok, a wiem, że już w większości gmin te oświadczenia majątkowe już są na stronie. Niebawem, tak? Do końca tygodnia. Dobra, super, dziękuję. Proszę bardzo. Panie wójcie, jeszcze co z tą karetką? Właśnie. Nie no, proszę państwa, karetki mamy, tylko w innym miejscu. Jest stacjonuje karetka obecnie u pana Ligasa. Firma podpisała tam kontrakt z nim, umowę. Jest to inna firma, jest to firma zagraniczna, będzie inaczej obsługiwana, tutaj był sanitariusz, był kierowca i dwie osoby. Teraz ta firma będzie to pytanie, wygrali przetarg, będą obsługiwać naszych mieszkańców, natomiast będzie tylko kierowca i sanitariusz. W języku polskim, panie wójcie? Nie, po drugie. W języku polskim, bo teraz nie wiem, czy... Ale proszę państwa, ja na to nie mam wpływu. Ja walczyłem, żeby gmina się była karetka stacjonowała. Teraz bo ja się nie wiem, ty to już obsługa. Dobrze, to małe czytanie, bo... Jak były trzy osoby, a co gadasz? Panie wójcie, takie małe jedno zasadnicze pytanie, bo korzystając z numeru alarmowego odzywa się Grodzisk jako karetka. Jako pogotowie. No tak. Grodzisk. Ja próbowałam osobiście, mówię na swoim przykładzie. Grodzisk. Ale Grodzisk już nie obsługuje. No ale dlaczego się odzywa? A to ja nie ale właśnie z panią w informacji nie bardzo można się nawet po polsku dogadać, mimo że to jest Polka. Dlatego zapytałam, czy w języku polskim. I jeszcze jedno. Trudno jest uzyskać pomoc. Jak gdyby między Grodziskiem a naszą karetką chyba 6 km stacjonuje. Proszę państwa, mało. Jeszcze będą właśnie dojeżdżają karetką do SOR-u, pacjenta zostawiają i nikt nie odmawia. No właśnie, to po co właśnie budowaliśmy ten SOR?
gdzie poszły duże pieniądze, piękna. Ale kochani, tego mnie się dopytajcie, bo ja... To jest decyzja wojewody. Bardzo proszę, pan sekretarz. Drodzy Państwo, przecież przetarg co 3 lata rozpisuje wojewoda. Skończyła się pierwsza umowa zawarta od 2009 do tego czasu. Wojewoda rozpisał przetarg na nową obsługę i wygrał fal. I za 3 lata rozpisze i okaże się, że to może być jeszcze inna firma. Nie, to jest zadanie wojewody. To jest zadanie wojewody. U nas w Iłowie jest tylko w systemie i na szczęście jest Iłów stale wpisany jako ten, gdzie będzie stacjonował zespół pogotowia ratunkowego. Na szczęście. I o to chodziło. Ale sprawy związane z obsługą to są sprawy, to wojewoda rozpisuje przetarg i on wybiera wykonawcę. Pan dał najniższą ofertę, najlepszą. Nie wiem, czy najlepszą, na pewno najniższą. I wojewoda wybrał tą ofertę. A za 3 lata, jak rozpisze nowy przetarg, może być Falk, a może być ta firma jeszcze, co była wcześniej, a może być całkiem inna. Proszę Państwa, ja też nie znam, jak nie bywają. Bardzo proszę, może jest. Proszę Państwa, słuchując się w to wszystko, to ja Wam powiem, proszę Państwa, że jak mi ktoś powie, że mamy demokrację, to niech mi zejdzie z oczu. Powiedzicie Państwo, jeżeli wojewoda nam ma robić to, co uważa, a nie co nam jest dobre i co nas zadowala, to uważam, że jest bardzo źle w tym kraju. To jeszcze, a robi się jeszcze gorzej. Po co jest mój, po co jest starosta, po co jest samorząd, jeżeli nie mamy wpływu żadnego na to, żeby jakiś Duńczyk nas obsługiwał. Słuchajcie, Grodzisk ostatnio nie mógł trafić do chorego. Zamiast jechać na Wieniec, pojechał na Seferinów czy gdzieś. To na komaty przyjechał. Słuchajcie Państwo, co te Duńczycy mają zrobić teraz, że taniej, ale obsługa jest gorsza, bo jest 3 osoby, teraz mamy 2 osoby, bo na razie jest taniej. Ale mówię, że jest tam gorsza. Bez sensu to jeszcze gorsze karetki są. No, słuchajcie Państwo, coś, co te panie, to nie znaczy, że dobrze. Bo to jest tak różno. Ja uważam, że Czy pozwolicie, żeby jedna osoba przemówiła? Proszę Państwa, mieliśmy tego szansę, mieliśmy swoją karetkę i jakoś obsłużyła pierwsze potrzeby naszych chorych. Jakoś było obsłużone. A teraz, to jak mu koleżanka Rada powiedziała, że... Słuchaj, jedna rzecz. Bo faktycznie Grodzisk nas ostatnio obsługiwał i Grodzisk może... Bo też Grodziskowi jest szkoda było odejść, to telefony może przyjmuje, bo ma nierozłączone. I może tego. To tak samo jest jak z policją. Jak dzwoniłem do jego władzy, nikt tam ukradnie linię telefoniczną u nas, to nie ma nikogo. I dzwonię na słuchacze, zgłasza mi się Łowicz. No to Łowicz jest dalej i szybciej mi się zgłasza. Słuchacze wcale. I to miałem nie jedno, to chcę zajść razem. No Łowicz, dzwonię na słuchacze. Łowicz. Dziękuję Panie Marku. Dziękuję za tę demokrację. Jeśli pozwolicie, zamknę tę. Bardzo proszę. Jeszcze powiedzieć. Ja mam takie pytanie. Czy ta karetka, która ma stacjonować po sąsiedzku mojego domu, to ona wyjeżdżając już będzie była? Ja bo ja mam zapytać, bo to nie wiem, ale mnie może, interesuje. Mają. No to więc kogo mam zapytać? No przywilej jakie ma pogotowie. Najprawdopodobniej ruszają na pewno. Ale co się do ruchu? No, ale jak się chce tam tak postawić, to trzeba się z bezpieczeństwa spytać. A tu ja stawia się nie Szanowni Państwo, żeby zakończyć to wszystko. Czy pozwolicie mi dalej prowadzić? Halo, czy pozwolicie mi dalej prowadzić? Bardzo proszę, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia? Nie widzę. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, protokół przyjęto jednogłośnie. Chciałbym szanownych Państwa poinformować, że w sezonie wakacyjnym prawdopodobnie jeszcze będzie jedna sesja typu tego, co dzisiaj. Demokracja jest do tego, proszę Cię, że kto chce, to może przyjść.
Kto chce, to może przyjść na sesję i drzwi są nie zamknięte. Także proszę tutaj nie łamać demokracji. Pozwolicie, że zakończę 20. posiedzenie sesji Rady. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkim. Życzę miłego dnia. Do widzenia.